Cześć, tutaj Bartek 5017 i witam was w drugim odcinku z Zagrajmy w Mroczne Wieki, dzieje Habsburgów. Ledwie włączyłem grę i od razu dostałem dosyć fajną propozycję, która brzmi: twój syn często przebywa w towarzystwie znanego kupca. Przyjmij kupca do swego dworu. Zachęć syna do nauki również od innych. Po prostu zniechęć syna przed zbytnim ufaniem niektórym ludziom, albo oddal kupca, starając się nauczyć syna, na czym polega to, byśmy dostali oczywiście podejrzliwość, 25 szansy na zwiększenie prestiżu o 10 i byśmy 10% szansy na nabycie cechy duma. Tutaj mamy tylko podejrzliwość. Te opcje bym nie polecał, bo podejrzliwość jest chyba najgorszą cechą w tej grze. Podejrzliwość rodzi nienawiść. Nienawiść rodzi żądzę zemsty. Żądza zemsty rodzi okrucieństwo. I przez to po prostu dostaniecie takiego w przyszłości takiego hrabiego, który po prostu będzie bił swoich po prostu poddanych. To nie jest zbyt złe. To nie jest zbyt dobre. Czyli zachęcę do nauki również od innych. 50 szans na łatwowierność, 25 szans na zmienienie wartości atrybutu zarządzania o 1 i 10% na roztropności. No, po prostu przyjmujemy, mamy nowego majordama, dostajemy łatwowierność i dostajemy zarządzanie. Tylko ja bym chciał się dowiedzieć, kto jest moim akurat majordamusem. A, o gościu. Aż się zdziwiłem. Zarządzania 6, czyli by się nam przydał majordamus. No to przyjmujemy kupca na dwór. I co, dostaliśmy jakiegoś... Oho. W pewnym sensie on jest lepszy o niej, ponieważ ona ma zdolności manipulacyjne, czyli niezbyt dobrze zarządza. On ma hojność i arbitralność. Ciekawe cechy, majordamus. Akurat dosyć fajne są... Opis w tej grze bardzo fajne są opisy cech, bo na przykład Gerhard z Argau, nasz kanclerz, dosyć dobry, ma żądzę zemsty, co postać słabo toleruje obrazy i zniewagi. Chętnie też planuje i wprowadza w życie zemstę na prawdziwych lub wyimaginowanych winowajcach. Zajmuje to jej wiele czasu i odwraca uwagę od właściwego sposobu działania w danej sytuacji. Postać pałająca rządzą zemsty nie słucha nauk Pana naszego Jezusa Chrystusa i nastawia drugiego policzka. Czyli po prostu zły człowiek, ale jest uczciwy. Czyli uczciwie żąda zemsty. No, z czym się spierać po prostu. A ten ma po prostu... Nie. Mówiłem, że nie chce okrucieństwa. I co? Nabywał okrucieństwo? No dobrze. Może trochę zmniejszymy to nieco szybciej, bo trochę chyba za szybko to idzie. Wywerdę budują chyba sąd. Sąd daje minus 10 do złota, czyli będziesz miał mniejsze podatki, gościu. No spoko. Wszyscy budują sąd? Aha, kary za rozległości chcesz uregulować. Sąd oczywiście. Co buduje? Sąd. Ten buduje? Też sąd. Kto nie buduje sądu? Breścia? O. Ale ty sieć pocztową. Kto buduje? Co budujesz? Sieć pocztową. Co budujesz, Wenecjo? A, przystań rybacką. Albo? No. Coś jest w budowie od 9 miesięcy, ale to nie jest chyba przystań rybacka. W Rzymie co się buduje? No sąd, no oczywiście. Cóż by się budowało w Rzymie niż sąd? Ech, no to zbieramy tą forsę. Teraz mamy 2 do dochodu. Mamy chyba wszystko tam... A, trzeba jeszcze sprawdzić. Łuki dajmy na to. Krótki łuk, ale nie pokazało się, co ono daje. O, już jest dobrze. Tutaj pokazało. Tekścik, a tutaj dajmy uprawa roli roślin, tak zwana gospodarka dwupolowa, czyli po prostu masz 2 pola,
Zasiejesz ziarno na jednym, a na drugim nic. A na następnej, a w roku, a w następnej porze w roku można już siać na drugim, a pierwsze można tam odstawić, nie? Wtedy będzie to konserwo, będzie tam gniło wszystko, co tam się da, na przykład jakiś nawóz, i dzięki temu będzie bardziej wydajnie. Oczywiście najbardziej fajniejsza jest gospodarka trójpolowa, a później orka zaawansowana to po prostu już szczyt marzeń. O, byłbym lepszym mistrzem szpiegów. Moja żona chce zostać moim, jakby to powiedzieć, szpiegozabójcą. Wiem, jak okazać hojność, wszystkim poddamy. Okej, dajmy jej 2 złota. Ja takie kieszonkowe dla niej. I nawet byśmy jej chyba dali. Bo ma 44 lata. Ech, ożeniłbym się jakąś nową, bo ta ma... Otto ma podejrzliwość, to bardzo dobrze, przynajmniej nie będzie okrutny, bo raczej podejrzliwy człowiek raczej nie jest okrutny. Ale w pewnym sensie jego pod... A, jego łatwowierność może coś takiego zrobi, że ktoś go oszuka i później będzie okrutny. Aha. No nie. Gildia złodziei, na serio? Macie tyle prowincji obok siebie, a wy tylko do mnie idziecie? O, jeszcze zbrajzgał. No, panie, pane, panie Łysapało, dlaczego mi tutaj przysyłasz takich złodziei, którzy będą mi kraść i zmienią o minus 25 zł? O, 1/4 mi zmniejszą dochód. Gildii złodziei się bardzo, raczej nie powiem, że łatwo, ale bardzo trudno pozbyć. Prawo zwyczajowe, równowaga religijna, bo ta superwładza nie jest zbyt dobra. Musi być równowaga religii. Jeśli ktoś ma większą władzę w religii, to po prostu ma też większą władzę politycznie. A kto ma większą władzę politycznie, to może coś zrobić złego. O, nasz szwebr włostowy, z którym była moja pierwsza seria na YouTubie, i on ma chorobę, jest chory. To oczywiście w tej grze choroba to oznacza nie rak albo coś takiego, tylko po prostu ma kaszel, katar, coś takiego, co jest akurat w tych wiekach mordercze dla wszystkich. Ten, kto ma katar, to po prostu ma 50% szans na dotarcie po prostu bez szwanku albo po prostu umrzeć, nie? W średniowieczu nie było zbyt dobrze z medycyną. Raczej średniowiecze nie dbało o spuściznę Aten, czyli Grecji i Rzymu, czyli antyku i starożytności. Oni po prostu kochali Boga. I jak była jakaś choroba, to po prostu jak gość się wyleczył, no spoko. Jak gość umarł, też spoko. Proste. Nikt nie dożywał chyba 60 w średniowieczu. Później dopiero się podwyższyło, bo była lepsza ochrona medyczna. Obrona medyczna, ochrona medyczna. Usługa medyczna była lepsza, lepsi lekarze i tak dalej. Było więcej znanych chorób. A i tak do dzisiaj jeszcze nie wynaleziono lekarstwa na wszystkie choroby. No to co? No to trochę sobie pogadaliśmy. Ja bym wam proponował coś takiego. Mógłbym ciągle prowadzić tą serię z Argau, czyli z tam dziejami Habsburgów, może coś mi się uda tutaj zrobić. Albo w międzyczasie też bym mógł zrobić nową serię, ale nie z Mrocznych Wieków, tylko z nowej gry. Innej gry. Odpowiedź przyślijcie w komentarzach. Czy chcecie nową serię z jakiejś fajnej gry? Czy po prostu też z fajnej gry też, żebym zrobił więcej odcinków? Może trochę się tam gubię albo coś. Może czas trwania odcinka też musi być jakiś mniejszy, dłuższy, nie wiem. Po prostu napiszcie w komentarzach, co ode mnie chcecie. To ja wam... Zawsze jak się kupuje jakąś rzecz, to po prostu musicie... To każdy musi powiedzieć,
co to ma być, jak to ma być zrobione i czy to po prostu ma się, ma ręce i nogi. Po prostu mi powiecie, czy dobrze z dźwiękiem, czy ta muzyka nie jest za cicho, za głośno, nie wiem. Akurat w tych Mrocznych Wiekach muzyka jest coś takiego zrobionego, to dosyć dziwnie, po prostu tego nie kapuję, że jak mam na przykład tutaj głośność dźwięku bym miał na 1 i głośność muzyki też na 2 teraz i głośność dźwięku też na 2, to po prostu zapewne trochę słychać. A jakbyście dali na przykład na 5, byście nagrywali, to po prostu słychać jakbyście mieli na 50 albo 99. Nie rozumiem tego, ale tak jest. Czyli po takim moim długim wstępie mamy 60 zł. Gościu, jestem z ciebie dumny. Po prostu tyle złota w ile? W rok zarobił? Wow. Będzie mnie stać na nadleśnictwo. Bo pierwsze zrobiliśmy poligon. Okej, wynalazki. Jeszcze się nic nie robi. A tutaj co się dzieje? Republika Genui wypowiedziała wojnę Królestwu Tunezji. Okej. Byśmy mogli chyba. A, Królestwo Tunezji już pamiętam, tutaj jest. Szejk prowincji Konstantyna i on ma Anabę i Bisrę. Możemy jeszcze jedną? Nie, możemy tylko jeden na jeden. Mamy jeden na jeden. Wypowiedz wojnę. Mamy 600 ludzi przeciwko 261. Czyli nawet by się opłacało. Tylko by zarządzanie i po prostu dam wam pewną radę. Jeśli macie gościa, który ma zarządzanie tylko 5 i pisze mu, że może zarządzać tylko jedną prowincją, że twoja domena obejmuje aktualnie nie jedną prowincję, a twój władca może kontrolować bezpośrednio tylko jedną, to nie dawajcie mu, nie wiem, z 2 albo 5, z 5 dzielnic, bo on po prostu on tego nie ogarnie. W tej grze jak hrabia ma 5 prowincji, to po prostu już przegrywa, bo traci najwięcej prestiżu, co jakaś poligamia i tak dalej. Tylko księstwa i najwyżej królestwa mogą mieć więcej. No to duchowieństwo domaga się prawa do zbierania dodatkowej dziesięciny od wolnych chłopów. Ci co? Zgodzić się czy nie zgodzić? Dziesięcina to było chyba 10. Po prostu 1/10 plonów dodawali duchowieństwu. To jeszcze mam się zgodzić na jeszcze więcej dziesięciny od wolnych chłopów, czyli chyba 20%, 2/10. Odrzucam prośbę, bo ja jestem dla ludu. Chłopstwo musi być wierne. A tam duchowieństwo to już nic. Rycerstwo też nic. Raczej rycerstwo może się zbuntować, ale nic z tego nie będzie. Jak ja po prostu. Takie wojska, 600 ludzi chyba tam było, czy nie? 530 teraz. A, mieliśmy 500 ludzi, a tam było 6. 530 mamy ludzi, a co miesiąc nam przybywa o ile? Za chwilę się dowiemy. O, nic, nikt się nie narodził, nikt nie umarł. Dziwne. Może jakąś marną prowincję mamy, ale. No to co, może trochę przyszyprzymy, bo raczej nie będę tak czekał sobie. No, dajmy błyskawicznie. I dajemy. To będzie mi lagować, no. Szybciutko. Może coś jeszcze zbudujemy w tym odcinku. Drugi raz wam mówię, po prostu. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli, czy dobrze mówię, czy co tam. O, to jest ważne. Najpierw dokończę. Po prostu powiedzcie mi, czy dobrze nagrywam, czy po prostu, czy nie ma żadnych ścinek albo czegoś takiego. Po prostu takie dosyć techniczne sprawy, a też druga sprawa o tą nową serię. Po prostu powiedzcie, czy ją chcecie.
A teraz wracajmy do gry. No to gładka białogłowa przyciąga twe oko. Mój Wernerku. Nie wiedziałem, że jesteś taki chojrak, nie? Nie wiedziałem, że po prostu sobie. Jak masz 49 lat i masz 47 lat żonę. Jesteście chyba w związku małżeńskim, nie wiem, od 20 lat i się gapisz na jakąś babkę? No dobrze, czyli oddaj się namiętności. 25% szans na chutliwość i dostajemy bankarta imieniem Stefan. Ale nic nie tracimy. Tutaj możemy się spróbować się oprzeć namiętności. Dostajemy możliwość szansy na chutliwość, mamy 10%. Spróbuj powściągnąć się od namiętności, czyli czystość i też czystość i pobożność. Jak chcę być czysty? A, dajmy sobie chutliwość, miejmy tego Stefana. Jeja. Tylko to jest tak dosyć źle, a ci nawet dobrze zrobione, że jak gościu ma bankarta, tak zwanego z nieprawego łoża, to go wszyscy nienawidzą i nie może dziedziczyć czegoś. Ale jak widzicie, my nie możemy po nim dziedziczyć. I nasz syn. To jest dziwne. My możemy po nim dziedziczyć, na przykład damy go do klasztoru. On na przykład będzie jakimś biskupem Reims na przykład i później umrze, i my odziedziczamy jego ten. Nie, tak to nie działa, tak to nie działa. Po prostu jakby miał jakieś hrabstwo, albo byśmy dali go na przykład do księstwa Szwabii, on by dał mu Szwabię, to by jakby umarł, to byśmy mieli Szwabię. Ale raczej nikt nam nie da Szwabii, tym gościu. Szwab. No to nic, mamy 88 złota, mamy dochód 32, dlaczego? Gościu, mój ty seniorku, chcesz mnie obedrzeć z pieniędzy? Czy co? Gościu, gościu, masz 220 złota i jeszcze chcesz więcej? A ja na żadnej wojny nie masz, no to. Oto von Habsburg ma zdolności negocjacyjne. Może jeszcze uda nam się ożenić naszego Otto. Nasz kochany Otto ma zdolności. Okej. Bogumił papież. Chyba umarł i został. I dama żądze zemsty. To jest jakaś chora kobieta. No to Eduardo della Bandanera jest nowym kapłanem Chrystusa i biskupem Rzymu. Ciekawe. A kto będzie jego następcą? Aldabert Gosek. Ciekawe. Akurat dosyć fajne jest to coś takiego, że po prostu jeśli byście mieli jakiegoś bardzo dobrego gościa i byście dali go do edukacji kościelnej, czy po prostu do klasztoru byście go dali, to jakby on miał możliwość bycia papieżem i później by on osiadł na tronie papieskim, aby wy byście umarli, to automatycznie byście byli papiestwem. I to jest genialne. Nadleśnictwo genialnie mamy. I Szekaj Nadbistra atakuje 26, po prostu 26 berserkami, którzy atakują jak wikingowie zaatakowali Anglię, tylko że mieli więcej wojska, a tutaj atakuje 26 komandosów i przejmą Wenecję. Nie przejmą. No to mamy 36-letnią babę, nie ma, za stara, 44 nie patrzeć nawet, 39 jeszcze starzej. Wenecja była dobra. 25 lat nie za bardzo. Za stara. Jejo, nie ma żadnej fajnej, jakiejś fajnej babki. Może pan tu i coś jest, nic. Somerset? Tutaj zawsze coś było. Może w najlepszej dzielnicy świata, czyli po prostu gościu ma po prostu hardkorowe statystyki. Widzicie? Wojsko 10, dyplomacji 11, intrygi 12, 16 zarządzania, po prostu chodzący, nie wiem, Hipokrates, Sofokles i
Arystoteles razem wzięci po prostu. Czyli Margarito ma 8 latek. Teofano 5 latek, zarządzania 10. Tylko czy ja chcę czekać? Nawet nie. A czy poczekamy 5 lat? No to zbudowaliśmy nadleś. Raczej jeszcze nam się buduje. No to ja was żegnam. Witam i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.